Najpierw zmieniamy pas na pas przeznaczony do skrętu na węzeł w kierunku drogi S1. Ograniczenie tutaj do 60 km na godzinę. Wyjeżdżamy takim ślimakiem na wiadukt. Teraz trzeba będzie zmienić pas ruchu. Widzimy ograniczenie do 80 km na godzinę, czyli już mogę tą swoją prędkość zwiększać. Z naszej prawej podporządkowany wjazd w kierunku od Warszawy i się wjeżdża. Zaczyna nam się droga ekspresowa. Jeszcze trzeba tylko zmienić raz pas ruchu. Widzimy zakaz wyprzedzania i ograniczenie do 90 km na godzinę. Tutaj na zakazie kierujący pojechał. Acz zakaz wyprzedzania bez sensu według mnie w tym miejscu.